Cześć. I jak poszukiwania wakacyjnej pracy? Trudno zapewnić zatrudnienie zbilansowane z popytem, zwłaszcza jeśli ciągle wzrastają stopy procentowe na rynkach giełdowych. Odmówili nam, tego smako. Senior Smako lubi, jak jego pracowników widać z zalady. Chcieliśmy zarobić parę dolców, żeby pójść do klubu młodzieżowego. Od mamy dostaniemy tylko kupony. A ochroniarza ciężko przekupić 12 centami. Do klubu to wejdziemy, ale jak otworzymy własny. Nie kiepski pomysł. W poniedziałkowe wieczory nasz salon bywa pusty. Właśnie. Otworzymy własny klub. Zapełnimy go dzieciakami. Zarobimy fortunę. Potem zainwestujemy i emerytury spędzimy już jako bogacze na wyspach na Pacyfiku. Błyskotliwe. Tylko zapłać mi jeszcze za batonik. Daj jej dolara. Przyjmujesz kupony. Jeśli mam coś fantastycznego do powiedzenia, to muszę najpierw spytać, co u ciebie. Tak, jeśli chcesz być grzeczna. Mów. Tatuś daje mi linię kosmetyków i pozwolił, żebym ją nazwała. Kota nazwałam kotem. Zrobiłam listę nasz. Pierwsza, dobry zapach. Druga, a co tam? Pierwsza jest najlepsza. Ależ jesteś prosta. A może nazwiesz je po prostu London? Super, powiem tatusiowi. Po prostu... I jak dalej? Panie Mosby, pozwolę sobie skierować pana uwagę na tę oto prezentację. Tak wygląda pana salon w poniedziałki. A tak wyglądałby, gdybyśmy otworzyli w nim klub bliźniaków. Dlaczego miałyby w nim siedzieć dzieciaki? Już dwójka przeszkadza mi w biurze. Wie pan, co to za dźwięk? Okazja pokojąca do drzwi, a pan się jej boi. Także kurwa, jak wzrost będzie, to co? Panie Gruzia, ja to pierdolę. Nie wiem, się nie odzywał, ale ja nie słuchałem. Oto to jak mówię, to się ja mam nie pierdolę. Ale to ja znam się na zabawie. Sami kurwa gadałem, kurwa jest tak. Chłopcy, chętnie posłuchałbym, jak się kłócicie. Ale muszę się zająć hotelem. No ale się nie tam, to każdy wie. Dlatego spodoba się panu kolejny obrazek. Zakładam, że każdy dzieciak zapłaci $20 za salon, który nie przynosi zysków. Nasz plan da 33% wzrost dochodów. Interesujący finał. Wystarczy, że trochę pan zainwestuje. $12,000. Już odpowiadam, wyjdźcie. To może 60 dolców na batoniki i balony? Zgoda. Brzmi sensowniej. To zależy, dlatego Cody będzie zarządzał pieniędzmi. Nie dam kurwa za żadną jeszcze. Nad muchiwaniem balonu. Świetny sok. Ludzie zazwyczaj nie lubią głowy. Ma wysoką zawartość płodnika i witaminy C. Wiem, napisałam o tym pracę. A wiesz, co ja wiem? Straszna tu nuda. Już nie. Przyszli Max i Agnes. Kiedy będzie otwarcie? Było 2 godziny temu. To coś jest nie tak. Nie martw się, niedługo będzie to tłum. Czas wyjść. Nie, nie.
nie. Najpierw zatańczcie. Come on, przecież umiesz tańczyć. Robimy tego. Cisza kurwa, a ja z tą kurwa ciotą robiłam kurwa tego Morrisona nawet. Myślisz, że wróci? Ja bym nie wrócił. Nie możesz zamieść z tego ilością pieniędzy. Pójdę z tobą jako ochrona. Wyszłaś tak źle? Zostałem tylko dlatego, że ty masz klucz do pokoju. Nie martw się, za tydzień pójdzie lepiej. Oczywiście. Po pierwsze, ja zostanę szefem. A po drugie? Koniec z twoimi pomysłami. Kosztował 25 centów. 50. 75. Przestań. Już mam. To pierwsza buteleczka moich perfum. Chcesz powąchać? Jasne. Czekaj. Testowano je na zwierzętach. Nie, ale mężczyzn w nim przemienia. A, mówię, pójdę to może na tygodniu, będę miała więcej wolnego, kurwa, to tam. Nie wiem, którą mogę zmienić. Żaden dowód, patrzę ci tak, że to pomłażą. Owszem, a interesują się tymi krzesłem. Zresztą chyba nie ktoś bierze, ja patrzę, bo to ale nie będę nic wow! Nawet nie ma ładnego. Trzy, bo to kurwa, dzisiaj mam pierwszy dzień. Trzy, mówię dwa, no to kurwa, wiesz, góra. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi. No tak, no zgłoszone to, że będzie się do mnie przyśpiewało. Nie. Nic, że może wierzę. Musicie poczekać, że mamy komplecę. Ale kolejka, jak przyciągnąłeś tutaj wszystkie dziewczyny? Szukamy klubu bliźniaków. Dziewczyny wchodzą za darmo, prawda? Oczywiście. Tędy proszę. Witam, witam. Jak zarobimy pieniądze, jeśli dziewczyny wpuszczasz za darmo? Zasada północnego. Jedna śliczna przyciąga trzech zdesperowanych facetów. Cześć. Szukamy klubu bliźniaków. Dziewczyny wchodzą za darmo. To prawda. Czas zacząć im... No, no.